wyglądasz śmiesznie. No, takie lata 2000. Upośledzony jest ten kask w ogóle, powiem ci. Wyglądasz trochę. Kupiłem w wieku 6-7 lat, jak go kupiłem, czyli kupiłem go 20 lat temu, czy tam 19. To on do dzisiaj jest na mnie za duży. Bo... Pękły mi okulary? Pękły. Pękły? Pękły? Tak? Chyba tak. Jo. No, także kask jest upośledzony trochę, ale tak fajnie, ciekawie, interesująco. Tutaj hip pokazywałam, że jadę. No, ale kurna, tam jeden to był zciśniowany, ale reszta lewa w górę. Ole, farfluny wyleciały. Bo ja chciałbym wam wszystkim podziękować za te łapki, subskrypcje, wszystko, które było pod ostatnim filmem. Zachęcić was oczywiście do subskrypcji kanału. Lecimy po 15 tysięcy subów, zachęcam was oczywiście do rzucania łapek w górę. Szczególnie w górę, pisanie komentarzy. No i dzisiaj taki dzień długo wyczekiwany, no i taki właśnie, że będziemy sobie jeździć tą motorynką, nie? Sprawa wygląda tak, że sobie tą motorynką przyjechałem. Magda przyjechała BM-ką, pół godziny po mnie wyjechała, ja sobie jestem już tutaj. W tej chwili Magda będzie zaraz jechać sobie do rodziców swoich, a ja tam przyjadę po prostu za pół godziny gdzieś, nie? Pewnie, no bo wiadomo, nie? Takie tempo. Tak, będę zbierał wszystkie, te, mam pady założone i w ogóle będę zbierał zakręty na kolano. Co masz na czole takie czerwone? Są, kurwa, no od tego kasku cudownego. Pokaż. Od tego cudownego kasku. Po 20 latach się zdegradował trochę, także wyglądam pewnie jak Boruto. I po prostu będę sobie jechał, pyrkał. No i zaczniemy takie trochę docieranie, nie? Bo ona do tej pory ma zrobione gdzieś pewnie ze 30 km 40, no a dzisiaj tak, żeby tak wpadło z 80, nie wiem. Zobaczymy, nie? Chodzi dobrze. Nic się na razie nie dzieje. Dodajemy paliwa. No i tyle. Czemu?
Bo? Dziwnie. No i dwa mistrzowie, jesteśmy w garażu. Podróż można uznać za zakończoną. Tak jak wspominałem, po raz pierwszy gdzieś tą motorynką wybrałem się trochę dalej niż gdzieś tutaj wieś obok. No jak sobie złożyłem, no to rok temu czy tam dwa lata temu to się wybrałem gdzieś tutaj kawałek tam, ale na tym się skończyło, na tym jednym wyjeździe. Nigdy nie była gdzieś tam dalej, to był taki pierwszy wyjazd. Miałem w planie zrobić około 80 km, skończyło gdzieś tak na 60. Odpuściłem sobie jazdę dziesiątką ze względu po prostu na natężenie ruchu, na to poza tym też troszkę nie do końca bezpieczne. A poza tym maszyna, wiadomo, no przed wyjazdem miała nastukane może ze 30 km, może ze 25. Tak więc w pełni, że tak powiem, docierana była teraz. Zrobiono około 60, tak gdzieś pod stówę ma zrobione łącznie. Co wam mogę powiedzieć? Żadnych absolutnie problemów, nic się nie działo, wszystko dobrze, sprzęgło, skrzynia, wszystko naprawdę elegancko. Faktem jest na pewno za krótkie te przełożenie. Przydałaby się trochę większa zębatka z przodu, to z takich rzeczy to by było tyle. Poza tym wszystko chodziło, światła, zapłon, gaźnik, wszystko w porządku, więc absolutnie nie mogę nic złego powiedzieć. Sam komfort jazdy na trzybiegowcu, no nieporównywalny, jeżeli chodzi do dwubiegowca. No przydałoby się troszkę ta zębatka większa, ale to zobaczymy, czy tam wejdzie. Jeżeli wejdzie jakaś piętnastka czy coś, no to oczywiście zmienimy, ale no na tę chwilę da się żyć. Tak więc maszyna już jest w garażu. Takie życie, czy ten wydech będzie zrobić albo wymienić, bo niestety jest tam nieszczelny do końca, no ale kilometry poszły, to najważniejsze, wszystko w porządku. Noga, buty, wszystko obryzgane. No ale ja jako właściciel muszę przyznać, że jestem zadowolony, więc to chyba najważniejsze. Tak więc to będzie tyle, moi drodzy widzowie. Dziękuję wszystkim moim patronom za wsparcie, jakie mi okazują. Dziękuję wszystkim moim widzom za poświęcony czas. Dziękuję za wszystkie łapki. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, rzucania łapek, pisania komentarzy, zaglądania na Instagrama, na Face'a, na... No w sumie tyle. No, zachęcam już oczywiście do wspierania kanału poprzez serwis Patronite. Rzućcie sobie okiem, może któryś z progów Was tam zainteresuje. Wspierający wiedzą o pewnych tematach nieco szybciej, nieco więcej, nieco bardziej obszerniej. Także zachęcam, może ktoś się skusi. A na chwilę obecną będzie tyle. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli. Do zobaczyska następnym razem. Cześć. Pozdro. Coś było. Dawaj, chowaj. Chowamy.